Dobra, siemano, cześć, ja jestem Dabiu, a to jest nasz pierwszy opening na kanale. Dostaliśmy paczuszkę od widza, moi drodzy, także po samej wadze czułem, że kurde, coś tu potężnego jest, nie? Także zobaczymy, co tutaj mamy w środku. Oczywiście to jest mój taki pierwszy odcinek w sumie na kanale, taki openingowy czy jakikolwiek takiej w innej formie niż transmisja na żywo. Także mam nadzieję, że nie będę się jakoś wybitnie głupio czuł, bo nie ukrywam, takie gadanie sam do siebie jest jakieś takie wybitnie komfortowe, nie? Ale moi drodzy, odłóżmy narzędzie zbrodni na bok i zobaczmy, co tutaj mamy w środku. Jest to druga paczuszka już od mojego widza, Lord Darkside, dziękuję ci pięknie. No i dawaj. Zobaczmy, co tu mamy. Panie! Energetyko! Black Power czy coś, nie? Oczywiście w dosyć dziwny sposób to nagrywam. Mam rzut odgórny, ale mam nadzieję, że wszystko gdzieś tam będzie w miarę wyraźne, nie? Dobra, odkładamy sobie na bok te wszystkie inne rzeczy. Oczywiście mamy... Będziemy mieli czym strzelać bąblami tutaj, co? Dobra, nieistotne. To rzućmy gdzieś na bok. Bardzo fajny pomysł. O, ale kurde, zarąbisty tor! To jest ten Poppy? Patrzcie, jak mu się główka tam gibie. Tor. Fajny, kolorystyczny. Kurde. Ej, wyobraźcie sobie, że to jest taki centralnie tak przyklejony w aucie normalnie, jak ten piesek. Tak, tak buja główką, nie? Tak tu. To jest identyko, nie? Świetne. Dobra, czekajmy. Co mamy dalej? Pan Loki. Loki. O kurde. Pokaż go. Kurde. Panie Loki. Przyznam szczerze, jestem strasznym wielkim fanem tutaj Marvela, więc takie figureczki jest czymś dla mnie tutaj, kurde, bajecznym, tak to nazwijmy, nie? Wykonanie jest bardzo dobre. Nie ukrywajmy, Marvel, no to jest coś, co po prostu uwielbiam. Przy okazji mam nadzieję, że mój głos będzie w miarę tak dobrze słyszalny, ponieważ wszystko nagrywam po prostu telefonem, nie? Także miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze słyszalne, nie? Jakoś tak samo będzie jak w porządku, po prostu po ludzku, nie? A i pozdrawiam to, że cały czas powtarzam słowo nie. Kapitan Ameryka, ty, a gdzie pan ma tarczę? Halo? Poświeć laserem, panie! To nie Iron Man miał tutaj taki reaktor, co strzelał, a nie Kapitan Ameryka? Tak, to był żart, sorry. No nieważne w sumie, nie? Fajny. Kapitan! A, kolejne energetyczki! Jaka kubitka tutaj, Energy Justice. Juice, but apple. Kreatinina, witamina Z. Panie, ja znam tak, A, B, C, D, K, J, ale Z? Nie mam ni cholery pojęcia, co to może być. Ale będą testowane. Już jutro w pracy, moi drodzy. Mamy jeszcze Tigerka, co to jest jakiś ten? Proszę, 50% więcej kofeiny. Energy Drink Max Classic. No to klasyczny, czy jednak 50% więcej kofeiny? Przepraszam bardzo. Ile on ma? 48. No dobra, faktycznie mamy o 50% więcej. Co to mamy? Jakaś taka kaczka? Pingwin? Złoty? Coś takiego? Spoko. Co tu dalej jest? Panie, pokaż pan tu jakiś ten. Chyba nam się ziomek ten złożył. Ej, to co do kapitana jest, ty! Pan normalnie mu do łapy wkładasz i zoba. Jest elegancko. Panie. Avengers Assemble! Czekaj, to mu wylatuje z ręki. Pani, trzym to. Trzym to. A, dobra. Nieistotne. Co tu mamy? Holsy. Ty, jakiś podstęg, że mi coś śmierdzi z gęby, czy co? Swoją drogą, te holsy są spoko, ale one mają dużą zawartość cukru, co niekoniecznie musi być dobre na ząbki. Patrzcie, nie wiem, czy to widzicie, czy nie. A, fokus wam nie łapie. Czekaj. Cukier. Cukier i co tu mamy jeszcze?
syrop glukozowo, metanol. Ty, metanol, ja to narąbany będę chodził po tym. Pa. Clark Kent from DC. No panie, a co to za jakiś dziwny strój? Nie znam chłopa. O co tu chodzi? Fajny taki. Podoba mi się. Jestem najbardziej za. Dobra, o co chodzi z tą kaczką? Co tu się z tą kaczką stało? O co tu chodzi? Panie, czekaj. To tak? To tak? Jakiś pterodaktyl czy coś takiego? Pa, tu jest jakiś ten gołąb chodzący. Ultra dojebany rzadki. Ty, jak on ma to wsadzić? Jak mam to wsadzić w ten? W pupkę? Tak? Nie. Cześć. O co tu chodzi? Panie! Panie! Coś ty za gołąb dziwny. Czy da ci w pupę wsadzić? To tutaj? Aha. Przepraszam, nie powinienem przeklinać. Nie ma. Jest dopiero 6 minuta, więc nie powinienem przeklinać bardzo. Przepraszam, sorry, YouTube. Czekajcie. I nie mam pojęcia, jak to wsadzić. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Jak macie jakieś pomysły, napiszcie. Jakiś komentarz, coś ten. Coś tego typu. Ale to jakiś ten. Dobra, nie mam pojęcia, jak to mam zainstalować w nim. Przez nogi mam mu wsadzić, czy o co tu chodzi? Nie ma tu czegoś jeszcze? Może czegoś brakuje? No bo jak to ma się trzymać? Przepraszam, ty, halo, nie rozumiem. Mam jakoś tu zainstalować, włożyć? Ma jakoś tak to mieć? Czekaj. Dobra, nie mamy żadnego pojęcia, odkładamy tam później. Najwyżej się potem to pytam. Co to mamy? Karty, moi drodzy, karty. O, tak. Nie wiem, co to są za karty. Frieza. Czwarta forma. Frieza znowu. Toppo z Dragon Ball Super. Ganos? Nie znam człowieka. Tego gdzieś tam kojarzę. Tenshinhan, man. Son Goku. Super Saiyan God. Oregano? Halo, oregano to ja do widzenia dodaję. Zjordai? Kasedal? C18, Kale, tego też nie znam. Trunks, Vegeta, Frost. No, taki brat tego tutaj z innego wszechświata, tak naprawdę, nie? Uniwers 4, czyli wszechświat numer 4. Mamy powtóreczki, Son Goku, Goku Black. O, zarąbista postać superki swoją drogą, nie? Polecam. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie, ale fajne. Idziemy na bok. Vegeta Super Saiyan God Super Saiyanin. Super Saiyanin God Super Saiyanin? Dobra, to nie tak, że to jest w ogóle masło myślane, nie? Z czego? Vegeta to tak samo. No i mamy Super Saiyanina. Basic Vegeta. Vegito Son Goku Super Saiyanin. Son Goku Super Saiyanin? Aha, inna forma, tak by inna pozycja, nie? Spoko. Goku Black znowu, Zamasu Final, Son Goten, syn pana Vegety. Co? Nie Vegety, w Goku. Mamy Vegetę, Super Saiyanin, God Super Saiyanin. Znowu Masu myśla. Ty, jakiś to jest, nie jest jakaś układanka? Ty! A jak to tak tym ułożyć? Czekaj. Się potem to ogarnie. Universe 10, 7, 3, Kordiar Hartor, czy jakoś tak. Majczak Kajo. Jakiś tam majonez, nie? Tego też człowieka nie znam. Tego już mam powtórkę. Brienne! O nie, to jest ta gruba! Ona generalnie ma tutaj fajną formę, tak? Taka jakaś panienka i w ogóle, i w szczególe, nie? Ale potem, wiecie co? Jak jej się forma zmieni... Ja pierdzielę, ale Fokus nie łapie swoją drogą. Szkoda. C18, tego też nie znam, tego też nie kojarzę, Surados nie kojarzę. Ona nie jest przypadkiem z walki między uniwersami? Na tej arenie, co tam ci bogowie z Zeno tam robili te fajty? Też tej nie znam. O, to nie zna bank z tej walki. To jest chyba bóg zniszczenia z jakiegoś tam unijnego uniwersum. Znaczy uniwersum. No tego wszechświata tam z numerkami, nie wiem, tam 7, 10 i tak dalej. Niestety moja wiedza jest dosyć taka znikoma, nie? Tego też nie znam. Tego też. To jest powtórka. Piccolo. Piccolo, aż tak serduszko, moi drodzy.
Sorbet, ale bym opierdzielił sorbet. Kunca, Son Goku, Universe 3, Free, tu mamy dziesiątkę. To chyba też jest jakiś bóg zniszczenia. Vegito, Zamasu. Patrzcie, Loki. A to nie jest Loki, to jest w ogóle ten. Hunter B, 15. Nie pamiętam, on był z serialu Loki, z tego co pamiętam. To taka czarnulka, taka fajna kobitka, nie? Fajne. Morbius, Loki, Sylwio, Prezydent Loki, Kid Loki. Okej, okay. Co to jest? Co to jest? Pocztówki, tak? Spoko, w porządku. Full Metal Alchemist. Nigdy nie oglądałem, ale obiecałem sobie, że kiedyś może to obejrzę. I co to mamy? Znowu z Dragon Balla. Pocztóweczki. Dwie. Fajne. Super. To co, moi drodzy? Pudełeczko nam się skończyło. Prezenciki się skończyły. Także czas na kolejną. Nie wiem, jak to nazwać. Atrakcję, czy po prostu, nie wiem, spożytkowanie ostatniego prezentu, nie? Bo jeszcze tam przyjdzie, dostałem paczuszkę. Ale, że tak powiem, nie spróbowałem jeszcze jednej rzeczy. Także dajcie mi chwilkę. Za chwilkę będzie test oto tej zacnej zupki. Spicy razy 4. Dobra, na chwilę cięcie, do zobaczenia. Dobra, moi drodzy, widzimy się po cięciu, także siemaneczko, przerzuciliśmy się na komputer, także mamy mikrofon, mamy kamerkę, gdzie niekoniecznie będzie wszystko dobrze widzialne, ale mamy buldaga, zobaczcie, to co gdzieś chwilę temu na cięciu, będzie teraz w tej chwili konsumowane, tak, muszę pamiętać, żeby patrzeć tutaj, o, do was tutaj, nie, a nie na siebie, bo w tym momencie pozobaczę na siebie, dlatego jest taki dziwny efekt, nie, bo patrzę się na monitor. Spróbowałem sobie sosiku, powiem tak, gdyby to było coś słodkiego, powiedziałbym, żeby było niebo w gębie. Ale teraz, wiedząc jak ten sosik smakuje, co najwyżej to będzie piekło w gębie. Także, dobra, trudno, aż mi ślina cieknie w ogóle, wiecie? Dobra, ryzykujemy, jemy oczywiście, tak żebyście widzieli. Test jedzenia. Mam przepierdzielone. Ja nie lubię ostrego jakoś wybitnie, więc ja po prostu po ludzku wiem, że będzie mnie to kosztowało jutro w pracy bardzo dużo. A właściwie może nie mnie, a moją... Okej. Będziemy jak ci amerykańscy ten... Testerzy jedzenia, będzie teraz tak. Delicious. Co oni to nie tam pierdzielą? I trochę pali kot. Także. Chociaż. Z każdym gryzem muszę przyznać, jaki zjebany efekt w buzi pozostaje, nie? Ale jak się tak je po prostu, tego efektu nie ma, tak szczerze, nie? Po prostu jest cały czas mokro i pali w gębie. Pewnie całe będą pierdolone na buzi, tak za co bardzo przepraszam. Ale jak wiecie, żywot brodacza nie jest łatwy. Jakbym się zaczął robić czerwony? Proszę się nie przejmować. Ten efekt na języku, co tak w gardziołku, tak fajnie, przyjemnie. Tak, o! O! Postaram się to bez wypicia, bez pićka, nie? Bo oczywiście nam jeszcze tyle zostało. Oczywiście pełnoprawnie, legalnie tutaj nabijamy jak karbonarkę i konsumujemy. Biorąc pod uwagę, że mój żołądek nie za bardzo lubi pikantne jedzonko, także ja się spodziewam, że najbliższe kilka godzin będzie dla mnie ciekawe. Bo zaczynam się, tak szczerze, zaczynam się pocić. Jak ta świnia, wiecie o co chodzi, nie? Czy ja?
Ale mam ślinotok. Oh. Ah. Łóżek pomocy. Ej, aż mi łzy lecą teraz. Dobre jedzonko. Gdyby tak... Może jeszcze nie produkował tej całej śliny w buzi, tak szczerze, nie? Nie czekajcie. Zaraz kichnę. Everything is okay. Jak to sobie tłumaczę. Lordu, nie rób tego więcej, błagam cię. Ostatni gryzek? Nie, jeszcze jeden. O. O, czoła nie. Pamiętajcie, jak babcia uczyła, trzeba wszystko ładnie teraz wyczyścić, bo świnek w domu nie mamy. Trzeba wszystko ładnie zjeść sobie. Opierdzielone. Zaraz będę płakać. Zaraz będę pewnie umierał na kibelku. Ale moi drodzy, macie oczywiście specjalny odcinek, co bardzo dziękuję. O. Także widzicie moją reakcję. Jest to reakcja pierwotna. Dlaczego? Bo jem tego buldaka w ogóle pierwszy raz w życiu. Ojejku, przepraszam. Jest fajnie, jest ciekawie, także moi drodzy, pięknie dziękuję za sponsorowanie tej paczuszki całej. No to dzięki wam tutaj. Dzięki tobie w sumie, Lordo, ale mam ślinotok. Dzięki tobie, Lordo, mam tą całą paczuszkę, ten cały odcinek w sumie to dzięki tobie tak naprawdę. Ła. Pieką mi usta i gardło. Także dziękuję pięknie. Nagrałem odcinek, tak obiecałem. Chyba idę czegoś się napić, bo zaraz będzie lipa. Ej, ja centralnie już płaczę, nie? Ojejojoj, dobra. Moi drodzy, oczywiście serdecznie zapraszam na transmisję. Oczywiście niedziela, wtorek, środa, czwartek, godzina 20:30, gramy w różne gierki. Także zapraszam, zachęcam, zostawcie oczywiście łapeczkę, subika. No bo wiadomo, bez tego będzie kicha, nie? Abiu w tym momencie idzie sobie zwilżyć gardziołko. Także co? Ja pięknie dziękuję. Po prostu do zobaczenia na transmisjach. Także jak coś, moi drodzy, to w kontakcie jak pluskwy. Siemano. Hej, hej.